fuck. Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek, witam was w kolejnym odcinku Minecraft Co. Jak widzicie, dalej ma na sobie swój super ekstra miecz i dziwny kill-off, tak. Dziwny kill-off dzisiaj mi się przyda, ponieważ nie wiem, czy mi się przyda jeszcze, ale być może się przyda. W każdym razie idziemy jeszcze dzisiaj raz do Twilight Forest. A dzisiaj będziemy eksplorować i badać Dark Forest. Także sprawdzę, ile osób miało rację, mówiąc, że w Dark Forest można coś czasami znaleźć oprócz zamku. Narobiłem sobie pochodni, mam tych pochodni trochę. 13 sztuk chleba, jedzenia i 6 sztuk jajek, także mam nadzieję, że wystarczy. W razie W będę się martwił o jedzenie później. Ale mam nadzieję, że nie będzie nic takiego, że bym się musiał martwić o jedzenie. Dobra, to cóż, idziemy, zobaczymy. No i ten Dark Forest jest dosyć duży. Także myślę, że przejdziemy go po całości, wszerz. Dobra, jeszcze sobie przygotuję, wiecie co? Zrobię tak, kill-offy mi są na razie niepotrzebne. Jak coś, to po prostu będę przełączał się szybko na miecz, aby walczyć. Bo jest to niestety no w ciul ciemno. No ale może w końcu warto wejść do Dark Forest, gorzej jak nie. To jest wieża. Akurat ona nas nie interesuje, to jest kolejna wieża. Okej. Sobie przejdziemy tak, tutaj będzie za chwilę kolejna wieża. I zamek, tak? Czyli na to wygląda. Dokładnie, jest zamek. Ale wiecie co mnie teraz dziwi? Że tu jest spokojnie. Ale strasznie ciemno, ja pierdzielę. Ja mam podkręconą jasność Minecrafta na 80% czy 70%. Jest cholernie ciemno, więc spróbuję na 60%. Oszukują mnie. No, jak widzicie, podkręciłem i niewiele szczerze to dało. Chodźmy w tą stronę. Tam jest jakby wejście. No i co? I nic nie ma? Bo ja nie chcę złożyć, ale tutaj Dark Forest się kończy. Czyli w zasadzie nie wiem, albo ja mam jakoś pecha, albo tu rzeczywiście nic nie ma. Nawet mobów teraz nie ma. Co przeważy się trafiały, to nie ma. A przecież raczej peaceful nie mam włączonego. Nie, no tryb normal. No to da fuk. No i takim oto sposobem przeszedłem cały Dark Forest. I co? Gówno. Może ten Dark Forest nie był też duży. No ale według mnie, no tak. Szczerze mówiąc, czego innego się spodziewałem? No, pyk, 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 pyk. Przeszedłem sobie całość i wychodzę. Lol. No, dirt. Oczywiście husiałkę nigdy sobie nie zabierze łopaty ze sobą, bo po co? Lepiej iść bez łopaty. Dobra, wychodź. Dobra. No i jestem troszeczkę no nie tak sobie to wyobrażałem. O, może tak to nazwijmy.
Spodziewałem się, że to jednak coś będzie w tym, a tu jednak się okazuje, że no wielka dupa. Dobra, nasz kombinezon działa. Ale chodźmy może w tym Twilight'cie dalej. Może coś tu jeszcze znajdziemy ciekawego. Chciałem wam pokazać jeszcze czerwony biom i hydrę, ale nie wiem, czy mi się uda ją znaleźć. Spróbować ją dźgnąć. Bo jeszcze w sumie nigdy nie znalazłem. Pamiętacie? Nigdy. Nigdy, nigdy, nigdy w życiu. Podsyłaliście mi swoje skliny. Od portolu jesteśmy 700 metrów dopiero, to na pewno będzie dalej. Ogólnie latający dywan, miałem powiedzieć, balun. Kolejne, to tutaj nie będziemy już wchodzić na razie. Jedziemy prosto przed siebie, cały czas prosto przed siebie. Niech to nawet będzie daleko, pieprzyć to, ale spróbujemy. Jedzenie. Zresztą, no jaka s... No. Już miałem coś powiedzieć. Okej. Tutaj mamy grzybnie. I kolejny Dark Forest. No już do Dark Forest nie wchodzę, bo tam... Nie wiem, chyba że ja mam jakiegoś pecha, nie wiem, to dajcie mi znać, jeżeli wy w Dark Forest mieliście jakieś swoje, nie wiem, coś więcej, czy coś, to dajcie wtedy znać. Najlepiej w komentarzu, bo wtedy przeczytam sobie, bo ja często czytam wasze komentarze i czasami to pomaga. Także jeżeli ktoś był w Dark Forest i znalazł coś ciekawego, to najlepiej niech napisze, ewentualnie zamieści screena na moim Facebooku. To sobie to obczaj. Co ciekawego znalazł? Oprócz tego, co ja znalazłem, oczywiście nie interesuje mnie tam zamek, czy nie wiadomo, no. A nie wiem, jakieś pierdołki takie, które już widziałem. A zrozumiałem, jak się kopię tym. A, nawet spoko. Tak jakieś liściaste, ale dobra. Idziemy dalej. Fajnie było, jakbym znalazł hydrę. To będzie w porze. Aha, właśnie, jeszcze jedna rzecz, o której sobie przypomniałem. Pajajonki. Czyżby kopiec? Aha, lol. To jeszcze jedna rzecz, o której sobie przypomniałem, a wam nie mówiłem. Jak widzieliście, w czwartek było solo. I zdecydowałem... wiem, że lubicie Minecrafta, a lubicie serię solo. To stwierdziłem, że dobra, okej. Okay. Ten Minecraft solo w czwartki również będzie się pojawiać. Dla mnie to też w sumie tyle dobrze, że mam więcej czasu, aby wam coś pokazać, prawda? Że nie muszę się z tym spieszyć, bo mam tylko dwa odcinki. Także dla mnie to też jest wygodniej. I tak dalej. Dobra, no to szukamy dalej. Hydry. A, jak mi się ją uda znaleźć, to będę, nie wiem, chyba szczęśliwy. Siekier oczywiście nie wziąłem, ale zobaczmy, czy jest skrzynka. Nie. Niestety tutaj nie ma. Pytanie, czy ja w ogóle w dobrym kierunku idę? No, nie wiem. Patrzcie, myślałem, że latający grzyb. Byłoby da fuk. Ok, idziemy dalej. Dalej, 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 dalej. Woda. Nie. Nas to nie interesuje. Idziemy dalej. Ale zawsze ja mam takiego pecha, że na Twilight Forest w tym biomie, czy w tym biomie, w tym świecie, który nagrywam, czyli pod solo, tej hydry nie ma. Ostatnio stworzyłem sobie świat testowy. Tak o. Żeby był. No i co? Czerwony biom był w sumie zaraz. No i oczywiście z hydrą. I sobie myślę, no super. A zawsze jak chcę coś znaleźć tutaj, to... No wiecie jak jest. Nie ma, nie ma, nie ma. Długo, długo nie ma. A jak jest, to mnie zabije.
What the fuck? O, czekajcie, zajebimy tego. Czesława. Czesław. A, fuck! Pieprzona mać! Da! O! A szczerze myślałem, że go nie ma. Strollował mnie. Ale to takie drzewo jest fajne. Patrzcie, jakie... Takie insze. Czemu ja nie mam siekiery? To fuck? Dobrze. Już mamy dziwne drzewo. To zrobimy sobie mały myk. No kobrze, szybciej. Raczej ścinaj drzewno. Nie spodziewałem się w sumie, że znajdę jakieś dziwne drzewo i będę brał siekierę. Tak to bym sobie wziął. Dobra, ale to mniejsza z tym. Mamy deski. Workbench. Ta. Patyki. Okej. Wit. Okej. Nie róbcie tego w domu. Nie kopcie dirta. Nie kopcie dirta kilofem, to ja. Dobra, no to postawmy sobie nasz workbench. A czekajcie, jeszcze mam pomysł. Też not comprendo? Not? Dziwne drzewo. Siekiera. Podejrzewam, że chyba siekierą też tego nie zetniemy. To będzie jakieś dziwne drzewo. The fuck? No dobra. A może to z ziemi rosło? Może to z tego dirta? Nieważne. Teraz mnie to będzie zastanawiać, wiecie? Dziwne drzewo. Au. Kolejna zagadka. Ogólnie chyba muszę zacząć spędzać więcej tutaj czasu. W tym Twilight. To przynajmniej sobie poznam różne ciekawe rzeczy, które są tutaj dodane. Dirtu trochę. Chyba, że ktoś oczywiście z was miał, to wiecie co robić. Komentarz, pyk, pyk. I wtedy husiałkę już wie, co to było i skąd to było. Dobra. Smyraj do góry. A czerwonego biomu jak nie było, tak nie ma dalej. Okej. Okay. To mnie nie interesuje. Szukamy dalej. O, patrzę, czy znowu to drzewo. What the fuck? Nie, to drzewo musi być z tego. Z Twilightu. A może tą siekierą taką się to cyka? Nie wiem. Dajcie mi znać. No na pewno wiecie. A jak nie wiecie, to... Na pewno znajdą się takie osoby, które zaczną po odcinku szukać tego drzewa i kombinować coś z nim, także napiszcie. Będę czekać. Hehe. Dobra, no to idziemy dalej. Ja pierniczę, no. Kanion. Kanion to... No patrzcie, tam też znowu jest to drzewo. Ja... O! The fuck. Teraz mnie po prostu zżera ciekawość, co to jest za drzewo. Jak najlepiej, jak je zebrać, o. No cześć. Mówisz?
Widziałeś hydrę może? Mówisz, że tam? Skoro mówisz, że tam, no to okej, dobra, w porządku, wiewiórko. No cześć. To ja was zostawię samych. Dobra. Skoro wiewiórka nam powiedziała, że mamy iść w tym kierunku, no to okej. Chodźmy. Pytanie, czy tylko miała rację. Mamy kopiec na pewno, bo już go widzę. Tak jest troszeczkę wybrzuszony. Kurczaki. Hem. Ale jakoś mi się nie wydaje, że wiewiórka miała rację. Ops. Nienawidzę tego biomu. Tutaj nienawidzę, po prostu go nienawidzę. Jest taki dziurawy, nie? Jak ser. Co nie zmienia faktu, że dalej nie ma. Czy ja właśnie zjadłem liścia? Okej. No w każdym razie, że smaczny był, na pewno. To jeszcze nie wyrosło. What the fuck? Nie, raczej skrzynki nie ma. Chociaż... Nie, nie będę ryzykował. Lepiej. A, jeszcze ktoś do nas dzwoni. Tam coś jest, że zaczekajcie. O, bazyliczek. Dobra, zaraz wracamy. Okej, jesteśmy z powrotem. Mister C przyszedł. Chyba. I szukamy dalej. Dobra, to mnie nie interesuje mnie ta poczwara jedna, ale chyba nie zejdziemy dzisiaj tego czerwonego biomu. Cholera wie, jak go znaleźć. Wiewiórka nam. Szczerze mówiąc, guzik powiedziała, ale tam coś lata. Zaraz zobaczymy, co to jest. Hops. No. Czemu tak musi wolno pływać? What the fuck? Co jest tam na górze? Tak się dziwnie świeci. Hem. Co było z drzwiami? Ty, no patrz, jakaś tam. Z jakimi drzwiami? Nie wiem, jakimi drzwiami. Zaraz tam wbiję, zobaczę, co tam jest. Okej, idziemy do góry. Tak dziwnie wygląda ogólnie. Bardzo dziwnie. Ale może z góry coś zobaczymy. A jak nie zobaczymy, no to my się zobaczymy we wtorek. A ja sobie tutaj jeszcze wtedy pochodzę i poszukam hydry, bo... No, muszę ją znaleźć. Ona tu gdzieś na pewno jest. No dziwnie to wygląda, to taka koronka jakby. Z dupy trochę. No dobra. I... Ops. Aha. Okej. Czyli wszedłem tutaj na martę. Nic tutaj nie ma. Dobra, to myślę, że możemy zejść. Dobra, to cóż, chyba będziemy się kończyć jeszcze, jak skoro mister do mnie przyszedł, to... Zapewne pogaworzymy trochę, no i widzimy się we wtorek, tak jak mówiłem. Standardowo, nie wiem już dokładnie o której godzinie, ale jakoś naprawdę, tylko wejdę sobie na tą łąkę, żebym był w miarę bezpieczny. Tam mamy kopiec od razu, to sobie może przejdę. Dobra, to co? Do zobaczenia w przyszłym odcinku we wtorek.
Oczywiście nie zapomnijcie zlajkować odcinka, zasubskrybować kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco, fak. No i... No. Trzymajcie się. Pa, pa.